Witam w kolejnym odcinku Szkoły Cięcia Roślin. Mamy bardzo piękną pogodę, mamy początek marca. Jesteśmy w ogrodzie, gdzie mamy bardzo ładne pnącze. Pnącze się nazywa Wisteria, ewentualnie glicynia chińska. Dlaczego przy nim jesteśmy? Dlatego, że jest to pnącze bardzo ekstensywnie rosnące i wymaga praktycznie bardzo silnego cięcia. Wisterię tniemy dwa razy, latem i teraz na przedwiośniu, wczesną zimą, wczesną wiosną. Do cięcia letniego wrócimy oczywiście w letnim odcinku, jeżeli wrócimy do tego pnącza, natomiast teraz pokażę dokładnie, jak przyciąć wisterię. Wczesną wiosną przycinamy te pnącze dosyć krótko, na czwartym lub piątym oczkiem. Tu mamy akurat okaz, który był bardzo dobrze przycięty latem, więc przy nim nie będziemy mieć za dużo pracy. Wycinamy pędy nad czwartym oczkiem. I tak praktycznie cały krzew. To oczywiście on jest dosyć wysoki, ja tu nie będę używał drabiny, ale generalnie efekt ma być taki końcowy, że z takich dużych wąsów mają się skrócić, mają być takie króciutkie pędy. Tak przycięta wisteria na pewno z czasem obrodzi o wiele więcej kwiatów. A teraz dla kontrastu pokażę Wam, jak wygląda wisteria, która nie była cięta latem i ile tak naprawdę pracy czeka Was, jeżeli tego cięcia zaniechaliście. Przejdziemy. Jesteśmy przed wisterią, która nie była cięta latem. Sami widzicie, jakie zagęszczenie tych wszystkich pędów u niej występuje. Praktycznie to jest wszystko do 1/3, 2/3, nawet do wycięcia. To, co ucięliśmy w tamtej młodej wisterii, praktycznie musimy tą starszą doprowadzić też do takiego samego stanu. Jest to praktycznie tutaj na kilka godzin pracy. Bierzemy oczywiście do tego już trochę lepszy sprzęt, wygodniejszy. No i usuwamy wszystkie praktycznie wąsy. Na drugim, trzecim oczkiem tniemy śmiało, aż nasza wisteria będzie praktycznie ogołocona. Z tych wszystkich wąsów zostaną krótkie, małe pędy. I tak przez kilka godzin praktycznie. Także korzystajcie z pięknej pogody, jeżeli macie wisterię i po prostu weźcie sekatory i przytnijcie ją. Jeżeli dobrze ją przytniecie, to w porze kwitnienia Wam się odwdzięczy dwukrotną ilością kwiatów.